28 stycznia, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Dzisiaj ruszyło wystawianie skierowań na dawkę przypominającą przeciw COVID-19 dla nastolatków w wieku 12-15 lat. W Polsce, jak podaje rząd, dawkę przypominającą przyjęło już ponad 9 milionów osób. Bełchatowski magistrat udostępnił dane dotyczące szczepień przeciwko COVID-19. Według danych z 19 stycznia nieco ponad 30 tysięcy osób, czyli 53% wszystkich mieszkańców Bełchatowa, zostało zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki na COVID-19. W pełni zaszczepionych, czyli podwójną dawką, jest 29 tysięcy, czyli 51% bełchatowian. Bełchatów pod względem liczby mieszkańców zaszczepionych pełną dawką szczepionki zajmuje 1062 miejsce w rankingu ogólnopolskim. Jak wynika z przekazanych danych, w kontenerze zlokalizowanym przy Galerii Olimpia zaszczepiło się od października 2021 roku do stycznia 2022 roku 1640 osób. Warto przypomnieć, że w tym miejscu można bez wcześniejszych zapisów zaszczepić się przeciwko SARS-CoV-2. Punkt działa w poniedziałek i środę w godzinach od 14 do 18, natomiast we wtorek, czwartek i piątek od 10.30 do 14.30. W punkcie szczepień powszechnych zlokalizowanym w Centrum Aktywności Seniora od maja do grudnia 2021 roku zaszczepiło się 16 274 osoby, natomiast w styczniu 1417 osób. Punkt działa w środy, piątki i soboty od 8 do 20, natomiast w niedzielę od 8 do 16. W informacji przedstawionej przez magistrat możemy także dowiedzieć się, że w okresie od października do grudnia 2021 roku z powodu COVID-19 zmarło w bełchatowskim szpitalu 103 pacjentów. Warto także dodać, że w listopadzie ubiegłego roku 494 adresy były objęte kwarantanną, w grudniu 228 adresów, natomiast w styczniu tylko do 19 kwarantanną objętych było aż 1045 adresów. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim 179 osób otrzymało pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jedna osoba zmarła. Posiadała ona choroby współistniejące z COVID-19. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 4205, natomiast liczba wykonanych testów 477, z czego 112 z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim jest 3877 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. 26 osób zmarło, 15 posiadało choroby współistniejące z COVID-19, natomiast 11 wyłącznie z powodu COVID-19. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 82 312, natomiast liczba wykonanych testów 12 581, z czego 4715 osób otrzymało wynik pozytywny. W całej Polsce natomiast mamy 57 262 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia. Liczba przypadków śmiertelnych 271. Konsultanci infolinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie dzwonią do klientów w sprawie zmiany numerów telefonów do konta na platformie usług elektronicznych ZUS, czy też zmiany numerów telefonów używanych w komunikacji z bankami. Do ZUS docierają natomiast sygnały o tzw. spoofingu telefonicznym, który polega na podszywaniu się pod dowolny numer lub nazwę kontaktu. I wtedy, choć telefon odbiorcy wyświetla daną informację o dzwoniącym lub piszącym wiadomość, to w rzeczywistości dzwoni lub pisze ktoś inny. W ten sposób coraz częściej oszuści podszywają się pod konsultantów banków czy przedstawicieli urzędów i w ostatnich dniach otrzymujemy od klientów zgłoszenia z informacją, że otrzymali połączenia z numeru infolinii ZUS 22 560 16 00, to jest numer, który wyświetla im się na telefonie, gdzie osoba łamaną polszczyzną zapytała, czy klient potwierdza zmianę numeru telefonu do konta PUE oraz czy w imieniu ZUS ma poinformować banki o zmianie numeru telefonu. Informujemy, że klienci infolinii ZUS nie dzwonią do klientów w sprawie zmiany numerów telefonów do konta na platformie usług elektronicznych ZUS, czy też zmiany numerów telefonów w bankach. Zgodnie z naszymi standardami, w sytuacji, kiedy jest konieczność kontaktów pracownika ZUS z klientem, nasi klienci przedstawiają się, podając swoje imię i nazwisko oraz przekazują informację merytoryczną, która jest zazwyczaj związana z pytaniem klienta. Połączenia te mogą też dotyczyć wezwania na kontrolę zwolnienia lekarskiego lub są związane z prowadzoną w ZUS
konkretną sprawą klienta. Nie zmieniamy tą drogą numeru telefonu służącego do uwierzytelnienia klienta w systemie i apelujemy, by nie udostępniać nikomu swoich danych do logowania na PUE ZUS. Niebezpiecznie na drodze. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło dzisiaj około godziny 7 na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z Bawełnianą. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 42-letnia kierująca Citroenem, skręcając w ulicę Bawełnianą, nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu i zderzyła się z prawidłowo jadącym Renault Megane. Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem karnym. Synoptycy przestrzegają, zima w pełni, możliwe są opady śniegu i śliska nawierzchnia. Policja natomiast apeluje o zachowanie ostrożności na drogach. W najbliższą niedzielę oficjalnie wystartuje finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przed nami jubileuszowa edycja. W Bełchatowie nie zabraknie koncertów, licytacji, a nawet morsowania na placu Narutowicza. W tym roku celem zbiórki jest zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. To zdjęcia z ubiegłorocznego finału. Jak widać, pandemia nie przeszkodziła w pomaganiu. Ponad 200 wolontariuszy zbierało na dziecięcą laryngologię. Udało się zebrać ponad 160 tysięcy złotych. W tym roku orkiestra zagra ponownie na dwóch scenach, czyli z jeszcze większą energią. W tym roku jest to jubileuszowy, 30-letni finał, więc postanowiliśmy troszeczkę zmienić formułę. Będzie się, główna część finału odbędzie się na placu Narutowicza. Nie zapominając o młodszych uczestnikach, zaplanowaliśmy scenę mniejszą na terenie Galerii Olimpia. Tam będą wszystkie pokazy, występy, wszystko co może przyciągnąć naszych najmłodszych uczestników orkiestry. Na placu głównym, na placu Narutowicza odbędą się koncerty. Nasza scena wystartuje już od godziny 16. Będą tam występowały zespoły i rockowe, będą to lokalne solistki, jak również będą to zespoły ze świata disco polo oraz rapu. Myślę, że ta strefa koncertowa jest naprawdę ciekawie zaplanowana w tym roku. Każdy znajdzie na scenie coś dla siebie. Oprócz tego o godzinie 20 odpalimy tradycyjne światełko do nieba. Będzie to pokaz pirotechniki. Światełko do nieba będzie odbywało się w dwóch miejscach. Jedno, gdzie będzie to pokaz pirotechniki, jest to plac Narutowicza. Drugie, będzie to teatr ognia, który będzie na terenie Galerii Olimpia. Po zakończonym światełku do nieba będzie koncert Smolastego i po koncercie będzie po raz kolejny teatr ognia, już taki bardziej widowiskowy, zrobiony dla uczestników. W tym roku zaplanowaliśmy jedną z rzeczy, która jest dość nietypowa. Jest to jedna rzecz w Polsce, czyli morsowanie w centrum miasta. Postawimy taki ogromny basen, do którego straż pożarna naleje wody i każdy będzie mógł przyjść i morsować. Oczywiście dla osób morsujących po wyjściu z wody będzie czekała gorąca herbata i być może sauna, w której będą mogli się ogrzać. W tym roku kwestuje z nami 275 wolontariuszy, ale są też osoby takie, które kwestować nie mogą ze względu na kwarantannę, ze względu na różne inne czynniki, muszą pozostać w domu, więc pomyśleliśmy o nich i grupa DB Max będzie miała 4 sceny mobilne i będą jeździli po mieście, nagłaśniali to, co się dzieje na scenie, będą grali muzykę wośpową, będą dla tych ludzi po prostu grali, żeby oni również mogli grać razem z nami. Wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mają ze sobą identyfikator. Jest to identyfikator imienny ze zdjęciem i posiada hologram wośpu. Również puszka wośpowa wyróżnia się od innych puszek, jest mega kolorowa i posiada banderole zabezpieczające. I po tym można wolontariusza poznać. Będzie ich dużo, myślę, że każdy będzie mógł wolontariusza na mieście spotkać. Oprócz tego tradycyjnym atrybutem wolontariusza są wośpowe serduszka. Więc wrzucając datek do puszki, otrzymujemy od wolontariusza takie serduszko. Zbliżający się wielkimi krokami 30. finał odbędzie się pod hasłem Przejrzyj na oczy. Orkiestra zagra dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku dzieci. PGS Krabełchatów co roku włącza się w pomoc Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Co można wylicytować w tym roku, a przy okazji pomóc potrzebującym dzieciom? PGS KRA włącza się do pomocy, a w tym roku ponownie wystawia coś specjalnego dla swoich kibiców. W ramach licytacji będzie można spędzić dzień w klubie i uczestniczyć w zajęciach z siatkarzami sztabem PGS KRY. Zwycięzca licytacji pozna pracę statystyka, będzie miał okazję wyjść na boisko Hali Energia i aktywnie uczestniczyć w treningu z zawodnikami i trenerami bełchatowskiej drużyny. Nie trzeba będzie się martwić o strój, bo czeka już identyczny sprzęt, z którego korzystają siatkarze. Na koniec zwycięzcę czeka mecz PGS KRY oraz
obiad z prezesem bełchatowskiego klubu. Fani Aleksandara Atanasiewicza będą mogli wylicytować kolację w towarzystwie siatkarza. Jeśli zawsze chciałeś poznać Aleksa, porozmawiać z nim i poznać odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, to jest idealna okazja. Kolejna wyjątkowa aukcja to strój Libero Roberta Tachta i Dicka Coya. Jak to możliwe? Trykot i spodenki zostały przygotowane dla Roberta, który na tej niecodziennej dla siebie pozycji wyjątkowo zagrał w meczu Bełchatowian ze Stalą Nysa. Po kilku miesiącach ten sam strój w trybie pilnym został przerobiony dla Dicka Coya, czyli innego przyjmującego PGE Skry, który wyjątkowo musiał przyodziać trykot Libero w meczu z GKS-em Katowice. Ponadto będzie można wylicytować wyjątkowe krzesło z hali Energia, czyli domowego obiektu PGE Skry, piłkę z autografami czy piłkę i kalendarz z autografami oraz bilety na 3 wybrane spotkania PGE Skry w hali Energia. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.